Od 5 czerwca 2024 roku każda kobieta w ciąży ma możliwość skorzystania z bezpłatnych badań prenatalnych, niezależnie od swojego wieku. Te badania są nieocenione w procesie wczesnego wykrywania ewentualnych wad płodu, a także w diagnostyce i rozpoczęciu leczenia jeszcze w trakcie ciąży, jeśli jest to konieczne. Aby przystąpić do tych badań, wystarczy skierowanie od lekarza prowadzącego ciążę. Skierowanie powinno zawierać informacje o aktualnym zaawansowaniu ciąży w tygodniach. W ramach programu badań prenatalnych NFZ kobiety mogą bezpłatnie skorzystać z następujących badań. USG pierwszego trymestru – badanie przeprowadzane między 11 a 14 tygodniem ciąży, które obejmuje także test PAPA. Jest to kluczowy moment do oceny ryzyka wystąpienia wad genetycznych oraz wstępnej analizy anatomii płodu. USG drugiego trymestru, wykonywane między 18 a 22 tygodniem ciąży, pozwala na szczegółową ocenę anatomii poszczególnych narządów płodu. Warto podkreślić, że niezależnie od tego, czy ciąża jest prowadzona w ramach NFZ czy prywatnie, każdy ginekolog może skierować pacjentkę na te bezpłatne badania w ramach NFZ. Badania można przeprowadzić zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych, które mają podpisaną umowę z NFZ w ramach programu badań prenatalnych. Rejestracja na bezpłatne badania prenatalne w Centrum Ginekologii i Położnictwa Femimea jest dostępna pod numerem telefonu +48 533 343 046.